Hej, dziś rozmawiamy z Dawidem Mysiorem, prowadzącym kanał o tej samej nazwie, na którym komentuje on wydarzenia z Polski z perspektywy katolickiej. Witaj, Dawidzie. Cześć, Szymon. I dziś porozmawiamy sobie o tym, czy i jakie może być miejsce dla katolicyzmu w tak szybko zmieniającej się Polsce, jaką mamy obecnie, i jak to powinno wyglądać. Ale zaczniemy, myślę, że od tego, jakie dostrzegasz w ogóle problemy i zagrożenia dla Kościoła katolickiego właśnie w obecnym społeczeństwie, ponieważ z tego, co zrozumiałem, z tego, jak zaobserwowałem, to w swoich materiałach często zwracasz uwagę na takie zagrożenia, jakim dla katolicyzmu jest odchodzenie czy też rozwadnianie tego, co jest w nim najważniejsze. I z takich zjawisk u Ciebie się pojawiają wielokrotnie. Przytaczasz takie rzeczy jak właśnie jak modernizm czy jak tradycjonalizm z obu stron i w kontekście oczywiście Kościoła katolickiego. I zacznijmy od tego, dlaczego są one Twoim zdaniem zagrożeniem dla Kościoła w społeczeństwie. Myślę, Szymon, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że te definicje modernizm i tradycjonalizm, nie chciałbym, żeby one nas zamknęły w tej dyskusji, nie? Czyli żebyśmy się bardziej przywiązywali do definicji tych pojęć. Bardziej bym chciał chyba rozmawiać o pewnych kierunkach, o pewnych tendencjach w Kościele i nie wiem, zaznaczam na początku, mówiąc modernizm, mówię o pewnym intuicyjnym rozumieniu tego słowa, pewien progresywizm, tak? Pewien dostosowywanie się nauk do współczesnego świata, nie stricte do jakiejś definicji modernizmu, którą ktoś może wyszukać i powiedzieć, że ja nie do końca akurat mówię o tym modernizmie, który tam został już zdefiniowany i nazwany jako herezja wiele lat temu w zasadzie. I tak samo tradycjonalizm również rozumiem jako pewną zachowawczość i pewne przywiązanie do tradycji, a nie na przykład powszechnie teraz przypisywane słowo tradycjonalista do osoby na przykład związanej z Bractwem Piusa X, gdzie tam jest jasno już powiedziane, że na przykład, co ostatnio tam kręciłem filmik na ten temat, lepiej nie pójść wcale dla katolika w niedzielę do kościoła, niż na przykład pójść na mszę w Novus Ordo. Więc ja nie chciałbym mówić o tych stricte definicjach tych tradycjonalizm i modernizm, tylko o pewnych trendach, tak? To na tym mi zależy. Dobra, tylko tak, czy dobrze rozumiem, czyli będziemy gadać raczej o postawach, które się zdarzają wśród wszystkich ludzi, pewnie w nas samych też, a nie mówimy o żadnych konkretnych zorganizowanych ruchach, tylko raczej bardziej ogólnie, ale wydaje mi się, że to też jest właściwa perspektywa, ponieważ jest to coś, co można szerzej odnosić, prawda? I co być może, myślę, że po prostu jak najbardziej możemy w ten sposób o tym gadać, nie ma problemu. Okej, czyli pierwotne pytanie brzmiało, jakie widzę... Dlaczego te rzeczy są zagrożeniem, prawda? I w jaki sposób? I czy? Tak, to znaczy ja postrzegam rzeczywistość w ten sposób, że chrześcijaństwo ogólnie szeroko rozumiane jest niewygodne dla wielu środowisk. I od dłuższego czasu istnieje dosyć według mnie zorganizowany, zmasowany atak na chrześcijaństwo. Od czasu, kiedy się pojawiły mass media, to można by to śledzić, to pewnie można by godzinami rozmawiać o tym, w jaki sposób się traktuje chrześcijaństwo w rozrywce i ogólnie. Wydaje mi się, że żadna inna filozofia, religia nie jest, nawet łącznie wszystkie inne religie nie są pod takim obstrzałem, jak jest chrześcijaństwo. I teraz to jest pewna teza, tak? I teraz Kościół od jakiegoś czasu stoi przed pewnym dylematem, czyli czy pomimo tego, że świat coraz bardziej może być niechętny w słuchaniu dosyć prostych, nieskomplikowanych prawd katolickich, to czy mamy się dostosowywać jakoś do świata, próbować tak się odnaleźć w tym naszym głoszeniu, żeby świat to jednak zaakceptował, czy nie zważając na świat, mamy głosić to, co według religii katolickiej jest do głoszenia. I to jest główne zagrożenie, które ja nazywam modernizmem, to jest próba dostosowania się Kościoła do świata. Tak ja rozumiem. Potocznie używane może słowo, intuicyjnie używane słowo modernizm. Czyli próbujemy dialogować ze światem w ten sposób, że troszkę tam naginamy miejscami, a nawet nie troszkę czasami, naukę katolicką, żeby świat to zaakceptował. Okej. A tradycjonalizm, to tylko dokończę, ja zbytnio się w życiu nie poświęcałem analizie tradycjonalizmu. Wydaje mi się, że w reakcji na to, na pewne progresywne postawy, na pewne takie właśnie zbyt mocne naginanie się do świata, żeby mu się, powiedzmy, przypodobać, traktowanie troszkę Kościoła jako firmy, którą musimy dobrze zareklamować, dobrze sprzedać, żeby klient kupił to jakoś, no to niektóre reakcje na to może są przesadzone, nie? I takie na przykład pójście w taki stricte tradycjonalizm i kompletnie zanegowanie faktu, że człowiek w czasie się zmienia, że percepcje ludzkie się zmieniają, że mamy jakieś czasy dzisiaj,
no to też uważam za postawę z kolei przesadzoną w drugą stronę. Natomiast ja w swojej raczej wypowiedziach i generalnie na swoim kanale najbardziej widzę jako zagrożenie ten progresywizm. Okej. I właśnie, czyli o ile dobrze zrozumiałem, chodzi o próby dostosowywania się do świata w połączeniu z zatraceniem tego, o co w tym wszystkim chodzi. Ponieważ o ile dobrze, też mam nadzieję, że tak powiem, że nie dostrzegasz problemów, powiedzmy, w zmienianiu formy, prawda, czy sposobów docierania do ludzi, które, nie wiem, tak moim zdaniem przynajmniej się zmieniają w Kościele i to w wielu miejscach na dobre, ponieważ wiele form, które były skuteczne jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w tym momencie po prostu są nieskuteczne jako medium przekazywania treści. I nie mówimy tutaj o zmianie dogmatów czy czegoś takiego, prawda? Tylko o zmianie, no właśnie, na przykład formy czy podejścia, prawda? Natomiast i w sensie, i tutaj ja bym się jak najbardziej zgodził, chociaż może dojdziemy do tego, gdzie przebiega granica dokładnie, prawda? Między tym, co jest, co przesadza, że tak powiem, co nagina faktycznie tą rzecz, a co jeszcze nie. Natomiast tak jeszcze zahaczę o jedną rzecz, ponieważ wspomniałeś o takiej kwestii, jakiej, że trwa zorganizowany atak na chrześcijaństwo w naszej kulturze, odkąd powstały mass media, dobrze zapamiętałem? No, w dużym uproszczeniu, okay. Tak. Czy mógłbyś to jeszcze rozwinąć trochę? Co to znaczy dokładnie? Z naciskiem na zorganizowany, to mnie interesuje. Dobrze, sekundkę, bo teraz rozpoczynać całą dyskusję, nie wiem, powiedzmy o masonerii, to myślę, że nie w tym kierunku pójdzie ta rozmowa. Okay. Nie? Natomiast, no, nie wiem, jest na przykład, na pewno masz Netflixa. Mm-hmm. To pytanie retoryczne. Jest, powiedzmy, setki milionów dolarów idzie na przykład w taką organizację, która się nazywa GLAAD. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Tak, 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 tak. Jest inna organizacja, Planned Parenthood, czyli no firma robiąca miliardy na aborcji, mm-hmm, ma cały dział poświęcony rozrywce, czyli kontaktom z rozrywką, z naciski na scenariusze, na ludzi piszących scenariusze i na produkujących filmy, żeby pewne treści przemycać w tych filmach. I akurat ta instytucja, no, za największe swoje zagrożenie, co zresztą może do tego dojść, dlaczego tak się stało i w których latach, bo aborcja tak naprawdę jest tematem pozareligijnym raczej. Mm-hmm. Natomiast no, za największe swoje zagrożenie widzi chrześcijaństwo, nie? Więc jeżeli w co drugim są filmy, w których przedstawiane chrześcijaństwo jest w sposób zupełnie wypaczony i to jest robione świadomie i na to są przeznaczone duże pieniądze. I no, nie widziałem naprawdę nawet, tak jak mówiłem, w 10%, żeby kiedyś ktoś o judaizmie, o islamie, o Hare Krishna, czy o jakimkolwiek, o wszystkich razem religiach wziętych, robił tyle paszkwili i podprogowych przemyceń treści, żeby zohydzić to jakoś, niż na chrześcijaństwo. No, a kto za tym stoi, jak to jest zorganizowane? No, można by oczywiście też o tym rozmawiać, może kiedyś w osobnej rozmowie, bo to mógłbym godzinami o tym mówić. Spoko. I nie wiem, czy to akurat... Spoko. Uważam, że... Jasne, tak. Wchodząc w jakieś tam bardziej szczegóły, że tak powiem, źródłowe, to możemy spokojnie kiedyś do tego jeszcze podejść, ale jestem ciekaw, ponieważ w przypadku nawet Planned Parenthood, ja mówię, ja nie znam tematu, nie wiem, nacisków na scenarzystów czy coś takiego, nie wiem, być może rzeczywiście tak jest, mówię, ja tego tematu osobiście nie znam, natomiast w przypadku konkretnie Planned Parenthood czy Netflixa, prawda, czy nie sądzisz, że to jest raczej troszkę, że tak się, w sensie w tym, jakie treści są tam przekazywane, prawda, i to też jest fakt, że jeżeli chodzi o Netflixa, to widać, że gdzieś tam się na któryś etapach produkcji czasem się przelewają jacyś aktywiści, prawda, ale to wszystko jest, czy nie jest tak raczej, że jest to wszystko kreowane jednak potrzebą biznesową, to znaczy w przypadku Planned Parenthood, no to jest ewidentnie potrzeba biznesowa, prawda, jest to osoba, jest to instytucja, która tworzy treści, tak, czy promuje treści, które mogą, ale przynajmniej nie będą przeszkadzać im w robieniu pieniędzy, prawda, więc w sensie, czy to jest, znaczy to jest, ale się zgadzasz się z tym, rozumiem, tak? Zdecydowanie tak. No, Tylko, że w takim ujęciu nie jestem pewien, czy możemy mówić o, nie wiem, zmasowanym ataku, czy tam zorganizowanym ataku na jaką, wiesz co, może się mylę, może to jest tego moja perspektywa, ale czy możemy mówić o zorganizowanym ataku na coś, na jakieś, nie wiem, wartości, prawda, czy coś takiego, w momencie, kiedy to jest, że tak się wyrażę, skutek uboczny tego, że okej, my mówimy ludziom, czy próbujemy sprzedać ludziom to, co jest dla nich wygodne, więc siłą rzeczy rykoszetem obrywają wszystkie twierdzenia, które są dla ludzi niewygodne, prawda? I to nie jest być może powiązane konkretnie z faktem, że to jest chrześcijaństwo, bo to jest chrześcijaństwo i tyle, tylko no fakt jest taki, że chrześcijaństwo jest jednym z głównych elementów konserwatyzmu, nie jedynym, ale jednym z głównych elementów konserwatyzmu świata zachodniego, tak?
Więc, że tak się wyrażę, naturalnie się to kreuje w opozycji do pewnych tego typu treści. To znaczy, wiesz, bo żeby nie popaść tutaj w jakąś taką perspektywę, że nie wiem, ktoś tu się uwziął konkretnie na chrześcijaństwo i trzeba tutaj i planuje, wiesz co, nie wiem, może tak jest, może teraz ja czegoś nie rozumiem, tak, ale wydaje mi się, że tego typu zjawiska zazwyczaj w większości przypadków da się wyjaśniać zależnościami albo rynkowymi, albo tymi po prostu, że dostawcy treści, czy dostawcy jakichkolwiek produktów bardzo często z przyczyn zupełnie oczywistych idą po linii najmniejszego oporu i dostarczają ludziom to, co jest dla nich najbardziej wygodne i to, co najbardziej nie wymaga wysiłku, co oczywiście jest dokładnie odwrotne od tego, co proponuje katolicyzm czy chrześcijaństwo nawet szerzej, ponieważ absolutnie nie ma czegoś takiego, że nie wymaga od człowieka wysiłku, więc to są takie siły, które naturalnie będą ze sobą tak w kontrze, ale w kontrze nie na zasadzie, nie wiem, jakiegoś ideologicznej wrogości, tylko wrogości praktycznej. Tak mi się wydaje. Nie wiem co o tym sądzisz. Szczerze mówiąc, gdybym miał się pokusić o to, żeby to oceniać, to bym pewnie gdzieś powiedział nawet nie pół na pół. W większości jest tak, jak ty mówisz. Mhm. Natomiast w ogóle nie zmienia to dla mnie niczego, bo motywy jakby, jakie stoją za działaniami zorganizowanymi, są dla mnie wtórne. Działania są widoczne i to są działania wycelowane jakby coś, co stoi w poprzek jakichś interesów. Okej, okay, no tylko widzisz, tylko to jest dla mnie istotna rzecz, ponieważ, tak mi się wydaje przynajmniej, że ponieważ jeśli to się rozbija ostatecznie o interesy, tak, to hipotetycznie, jeśli da się, że tak powiem, wiesz co, nawet opakować treści chrześcijańskie w coś, co się sprzedaje, co jest jak najbardziej wykonalne przecież, prawda, to nagle ten konflikt znika, tak? I nie wiem, czy oglądałeś taki serial Mesjasz na Netflixie? Nie. Ja byłem w ciężkim szoku przede wszystkim, szczerze mówiąc, że Netflix to wyprodukował, chociaż przyznam, że nie, chyba go nie przedłużyli na kolejny sezon. Natomiast to był, i ja rozumiem, że on mógł być kontrowersyjny w pewnych kwestiach i do niektórych kwestii ludzie mogli mieć pewne ale. Aczkolwiek ten serial był wyprodukowany przez Netflixa i był jak najbardziej przesycony z przesłaniem chrześcijańskim, tak? I ponownie, ja wiem, że ktoś może mówić, że nie wiem, że w niektórych miejscach przesadzono w jedną czy w drugą stronę, tak? I to jest, że tak powiem, osobna dyskusja, ale tego typu przykłady wydają mi się pokazywać, że problem leży na tej zasadzie, że show business często ucieka od tych treści, bo one się po prostu nie sprzedają, kojarzą się źle, tak? I w Polsce na przykład to jest bardzo widoczne. W tym momencie, no wśród ludzi młodych, prawda? No nie przesadzę, jeśli powiem, że Kościół kojarzy się źle w dużej części młodego społeczeństwa i są ku temu konkretne powody i te powody chętnie to nie jest... Chętnie potem porozmawiam, jakie? Bardzo chętnie. Możemy pogadać nawet za chwilę o tym też bardzo, ponieważ w sensie mam na myśli, że i wśród tych powodów bez problemu, w sensie można też odnaleźć, nie wiem, nastawianie negatywnie z zewnątrz, ale na pewno myślę, że większość tych problemów można odnaleźć w zachowaniach wewnątrzkościelnych i pewnych postawach wewnątrzkościelnych, tak mi się wydaje. Możemy o tym też pogadać za chwilę. Więc wydaje mi się, że tutaj, że mówiąc o, nie wiem, zorganizowanym ataku i tak dalej, po prostu ja bym podkreślał, że to nie jest rzecz, która jest nierozwiązywalna i to nie jest rzecz, która jest ideologiczny aspekt tego konfliktu jest wbrew pozorom moim zdaniem drugorzędny w stosunku do brutalnej rzeczywistości naszego kochanego kapitalizmu. To jest pewna teza. Okay. Moja brzmi odmiennie jednak. Mm-hmm. Jasne, że dla większości... Okej, okay, konkretnie, jeżeli jest jakiś przeciwnik, powiedzmy, chrześcijaństwa, to może rzeczywiście jakaś, nie wiem tego, wąska grupa, to są ideologiczni przeciwnicy, sataniści, ktokolwiek, kto... Ja nie definiuję, tak? Ktoś, kto świadomie po prostu nie cierpi i to jest jego główny cel zniszczyć chrześcijaństwo. Tak, dla mnie to jest prawdopodobnie margines. To jest prawdopodobnie margines procentowy. I potem większość chyba ludzi w historii świata kierowała się jakąś tam chęcią zdobycia władzy i pieniędzy. No to jest w jednym worku zwykle. Więc jeżeli w poprzek pewnym interesom akurat stoi jakiś zbiór wartości, czy też prawd, bo ja nie uważam, żeby, tak jak ty mówisz, że chrześcijaństwo było jakimś zbiorem wartości, bo dla mnie to jest zbiór prawd pewnych. Jeśli to stoi w poprzek, no to się to próbuje usunąć. Okay. I
Nie widzę w tym jakby... Ja nie poczuję potrzeby, żeby dojść do motywów, dla których niszczy się chrześcijaństwo. Obserwuję niszczenie i chętnie bym jakby gdzieś tam troszkę opór temu stawił. Okej, spoko. I widzisz, w sensie z tym ostatnim, co powiedziałeś, ja się zgadzam, tylko że wiesz, kładę na to nacisk, ponieważ tak jak ja się spotkałem po prostu wielokrotnie z takim właśnie naciskiem, że, no, że z takimi wypowiedziami, czy z takimi postawami, które sugerowałyby, że gdzieś siedzą jacyś ludzie, którzy myślą tylko jak zniszczyć chrześcijaństwo, nie? I ja nie wątpię, że gdzieś tam jacyś, no w sensie tak jak mówisz, jakiś tam margines na pewno istnieje, ale w praktyce i okej, w sensie nie musimy wchodzić w, że tak powiem, źródła tego, żeby z tym, żeby stawiać temu jakiś opór, tak jak powiedziałeś. I moim zdaniem to jest w sensie jak najbardziej słuszna perspektywa, tylko tak jak mówię, chciałem to podkreślić. I okej, bo tutaj się pojawia ta rzecz, o której mówiliśmy na początku, że z jednej strony rozwadnianie chrześcijaństwa no może prowadzić do zatracania tych prawd, jak to ująłeś, prawda? Ale z drugiej strony, czy uważasz, że można od ogółu społeczeństwa, weźmy przykład polskiego, nie tyle wymagać, tylko czy można oczekiwać, że jest to społeczeństwo, które będzie chciało na poważnie żyć, wdrażać Ewangelię w swoje życie. Tak to ujmijmy. Szymon, zapytam brutalnie, tak? Mhm. Dlaczego ktoś miałby się tym przejmować? Znaczy, czy... Dlaczego, jeżeli masz... jest jakaś prawda do powiedzenia, to trzeba ją mówić. Ależ oczywiście. Analiza tego, czy ktoś, czy na 100 odbiorców jeden to łyknie, czy 95. Wiadomo, można próbować dostosować formę, nie? Trafić do człowieka, ale nie mogę w trosce o to, żeby przyjęło to 95, a nie dwóch, zmieniać to, co mam do powiedzenia. Więc nie wiem, nie mam pojęcia. Co więcej, szczerze mówiąc, myślę, że odpowiedź jest twierdząca. Nie? Czyli gdyby ktoś zaczął słyszeć prawdy katolickie nierozwodnione, to raczej by to zdobyło więcej zwolenników niż rozwodnione. No ale to już jest hipoteza, ja tak uważam. Nie? I tam, gdzie to obserwuję, gdzie pojawia się ktoś, kto, jakiś kapłan na przykład, nie? Kto po prostu głosi Chrystusa, tak jak ja to rozumiem, to raczej on zdobywa szybko zwolenników. Nie? Więc próba bardzo często według mnie kryzys Kościoła Zachodniego, jeżeli możemy o czymś takim mówić, tak, że powiedzmy przynajmniej frekwencyjny, w dużej mierze ja bym przypisywał właśnie temu, nie, że idąc do Kościoła, tam już nie bardzo wiadomo o co chodzi, to po co chodzić. Ja się zgadzam z tym stwierdzeniem, że właśnie to rozwadnianie wbrew pozorom na dłuższą metę po prostu nie działa w takiej formie przynajmniej jak to jest widoczne czasem w kościołach zachodnich, tak, ja się tutaj zgadzam, tylko że za tym, bo to jest taka rzecz, która bardzo często powraca w tego typu rozmowach, moim zdaniem przynajmniej, że co ja się mam interesować tym, kto to przyjmie, jak to przyjmie, my mówimy prawdę, jesteśmy w jakiś sposób ukonstytuowani na tej prawdzie przez wielkie P, mamy ją do zaprezentowania i nie powinno nas nic interesować. W sensie, to bardzo fajnie brzmi w praktyce, przepraszam, w teorii to bardzo fajnie brzmi i ja generalnie się zgadzam z tym, tylko że w naszym kraju z tym połączone jest, nie wiem czy nierozerwalnie, ale połączone z tym jest zestaw oczekiwań społecznych i rozwiązań społeczno-politycznych, prawda? Ponieważ no, doskonałym przykładem jest ostatnia sprawa z aborcją, prawda? Czy w kwestii aborcji, prawda? Ponieważ kompromis aborcyjny, który mieliśmy wcześniej, był, no, nie był spójny z katolicką nauką społeczną, był kompromisem pewnego rodzaju, prawda? I pojawiają się tego typu pytania, czy możemy oczekiwać, że społeczeństwo takie, jakim jest polskie, można skutecznie mieć nadzieję na realizację tego typu, że powiedzmy, organizowania społeczeństwa wokół katolickiej nauki społecznej, choćby w temacie aborcji, prawda, właśnie w takim społeczeństwie, jakim jest Polska. Ponieważ z jednej strony jest różnica w stwierdzeniu, okej, katolicyzm mówi na temat aborcji to i to i nie ma dyskusji z tym, w sensie możesz się z nami nie zgadzać, ale taka jest nasza pozycja, prawda, ale wydaje mi się, że bardzo często, przykładowo u nas, jest to połączone z tematem, zastosujemy rozwiązania społeczno-polityczne, które wynikają z tej postawy i będziemy je egzekwować
wobec reszty społeczeństwa. I wiesz, ja teraz nie stawiam pytania, kto ma, że tak powiem, rację moralną w tym sporze, tak? Ponieważ nie wiem, ja wiem, że niektórzy nie lubią tego typu podejścia, ale ja jednak jestem zdania, że w polityce trzeba mieć w miarę możliwości pragmatyczne podejście i realizować rzeczy, które się dadzą zrobić, wiedząc, że wszystko, co się w polityce realizuje, ma koszta i nie można ich odrzucać, prawda? I tego typu... No bo tak, ponieważ to trochę się... Może troszkę od innego kąta to podejdę, bo się może trochę tutaj zakręciłem. Ja wiem, że można podchodzić do tematu aborcji w sposób niereligijny. I wbrew pozorom to jest też bardzo straszny, zły chwyt propagandowy, łączenie tego w, tak jak powiedziałeś, to jest wbrew pozorom kwestia pozareligijna, ja się tutaj zgadzam. Ale fakty są takie, że w Polsce jest to nieuchronnie powiązane z kwestią religijną i jest to zasługa w dużej mierze środowisk religijnych, bo to środowiska religijne mówią o tym z perspektywy religijnej do ludzi, którzy religijni nie są, którzy w naturalny sposób są nie tylko odrzucani, w ogóle nie przekonani, ale bardzo często też odrzucani od treści religijnych, moim zdaniem. I tu się pojawia ten rozrzut, tak? Ponieważ można, ponownie, mówić tak, tak, nie, nie, ale czy można jednocześnie oczekiwać i, że tak powiem, że społeczeństwo będzie dostosowane do tego tak, tak, nie, nie w społeczeństwie takim jak nasze, które, tak jak ja wielokrotnie podkreślałem, jest katolickie głównie z nazwy i w sensie to są osoby, które są kulturowo katolikami, są przywiązane do świąt, do symboli, ale wprost, jawnie nie zgadzają się z nauczaniem Kościoła, nie wdrażają go w swoim życiu i to nie na takiej zasadzie, że w sumie nie jestem pewien albo ciężko jest mi to zrealizować, tylko nie zgadzam się. I w sensie jawnie to bardzo często mówią. Nawet chociażby w kwestii tej aborcji, jeżeli chodzi o ludzi młodych, tak? To ogromna kwestia, ogromna część społeczeństwa po prostu się nie zgadza, tak? I tutaj widzę pewien dysonans, tak? Ponieważ z jednej strony trzymanie się tego tak, tak, nie, nie, prawda? W kwestii religijnej wydaje mi się nie do połączenia z próbą organizacji całego społeczeństwa pod ten klucz. I na przykład to, co widzieliśmy w... Bo wydaje mi się, że ta kwestia aborcji była próbą czegoś takiego. Oczywiście, też tak, była próbą czegoś takiego przez aktywistów, którzy to ciągnęli, ponieważ to, że rząd zrobił to w tym, a nie w innym wypadku, to jest kwestia czysto polityczna i możemy o tym jeszcze... Myślę, że tutaj nikt tego nie kwestionuje, ale ludzie, którzy to popychali dalej, że tak powiem, dali się złapać w tę kwestię polityczną, w tę zagrywkę polityczną rządu, ponieważ on to zrobił dla swoich konkretnych zysków, a ludzie, nie wiem, mam wrażenie, że byli przekonani, że robią tutaj coś, realizują właśnie katolicką naukę społeczną w szerszym społeczeństwie i ja się po prostu boję, że to będzie miało wszystko bardzo negatywne skutki na dłuższą perspektywę. Może się mylę, poczekamy i tak powiem się to okaże, ale no, co sądzisz o ten temat, bo się rozgadałem w tym momencie. No więc, wiesz, myślę, że minimalnie to, co mówisz, dla mnie już jest no, dostosowaniem się do pewnych narracji, które powstały, jeśli dobrze kojarzę, w latach 70. w Stanach. Czyli tam, kiedy pojawiły się postulaty aborcji na żądanie, albo ogólnie temat aborcji zaczął rosnąć do takiego troszkę sztucznie połączonego z feminizmem wtedy, no ale to już nie wchodząc w szczegóły, ktoś naprawdę bardzo sprytny po drugiej stronie stwierdził, że, bo naprawdę pierwotnie to była tylko dyskusja o tym, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Mm-hmm. Nie? Potem ktoś stwierdził, że to jest no, mocno nie w interesie tych, którzy chcą. Tam już Planned Parenthood wtedy istniało, zdaje się, właśnie w latach 70. powstało. I że trzeba by przypisać przeciwnikowi, jakby temu ideologicznemu, jakąś twarz i wybrano katolicyzm. Więc tak naprawdę my dzisiaj już tylko tańczymy do tej muzyki, gdzie w przykazaniu, które to jest nie zabijaj, bo już nie, piąte. Tak. W piątym nie zabijaj jest po prostu nie zabijaj. Nie? I to nie ma, i aborcja nie ma żadnego związku z religią. Mhm. To, że widzimy na ulicy, że katolik będzie przeciw aborcji, wcale nie znaczy, że aborcja ma w ogóle związek z religią. Nie? Po prostu ktoś musi ustalić, jeżeli Szymon, ty i ja, i jeszcze 50 jakichś mądrych antropologów, czy tam ktoś udowodni, że życie ludzkie rzeczywiście zaczyna się w 7 tygodniu albo w 19, to jutro ja będę mówił, no nie widzę większego problemu, nie? Poza tam jakimiś psychologicznymi. Ale jeżeli raczej jest przyjęte, że człowiek jest od poczęcia, to dopiero wtedy się włącza w ogóle religia. No tak, no to zabić człowiek nie można. Kiedy się zaczyna człowiek? Wtedy. Nie można. Koniec jakby jest... To nie ma żadnego związku z moją religią. Tylko, że zwolennicy jakby aborcji właśnie
nie mają za bardzo ani argumentów, ani chęci dyskutować o tym, kiedy zaczyna się człowiek, dużo łatwiej powiedzieć przeciwnik ma twarz kościoła albo właśnie katolicyzmu i to jest narzucanie, to jest łączenie państwowości z religią. To wszystko jest troszkę zabieg socjotechniczny. Jest, społeczeństwo musi podjąć demokratycznie decyzję, czy można dokonywać aborcji. Odpowiedź leży w pytaniu, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Cała reszta jest otoczką, pewną taką już nadbudową właśnie socjotechniczną, żeby cały czas zmieniać temat, nie? Na jakąś wolność wyboru, na jakieś oddzielenie religii od państwa, na właśnie ciemnogrody, inne różne zasłony dymne, żeby odsunąć pytanie od meritum, kiedy zaczyna się życie ludzkie i to jest w ogóle pozareligijna sprawa. No więc ja do końca nie wiem, jak brzmi odpowiedź na twoje pytanie, bo nawet do końca nie wiem, jak ono brzmi. Natomiast ja bym radził wszystkim, żeby dostrzec, że tak naprawdę połączenie tematu aborcji z jakimś krzyżem i jakimś wieżą kościoła jest bardzo sprawnym zabiegiem kogoś w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Nadajmy twarz przeciwnikowi, nadajmy twarz komuś, kto jest pro-life, to jest twarz ciemnogrodu. Katolików łatwo jakby atakować, to oni chcą ograniczać czyjąś tutaj wolność. No i ja nie chcę tańczyć do tej muzyki. Dla mnie to jest kwestia tego, kiedy zaczyna się człowiek. Okay. Mi wychodzi z różnych analiz rozumowych, jak również z literatury, która mnie przekonuje, że w momencie poczęcia to coś wtedy nie można usunąć. I dla mnie dyskusja się tutaj kończy. Wszystkie nastroje wokół tego no, są już tylko efektem pewnych gier socjotechnicznych, które no nie wiem, czy ja akurat, mnie to nawet średnio wciąga, nie? Żeby wiecznie dyskutować o tym samym. Ustal sobie każdy człowieku, kiedy zaczyna się człowiek i kiedy zaczyna się życie ludzkie, będziesz miał odpowiedź, swoją własną zdanie, w ogóle swoje własne zdanie. Kompletnie nieistotne, co mówi teraz Kościół o tym. To jest mniej więcej próba przeze mnie ujęcia tematu okay. Aborcji. Okej, okay. Tylko że problem polega, bo to jest, aborcja jest tylko przykładem oczywiście, nie? Tylko tak, kilka drobnych uwag, bo mówię, że w USA latach 70. to jeżeli mówimy o twarzy, że tak powiem, tego drugiego środowiska, to raczej nie katolicyzm, tylko być może chrześcijaństwo ogólnie, prawda? Bo katolicyzm... Nie, wtedy jeszcze katolicyzm, nie? To zdecydowanie uderzyli w katolików, bo wtedy ja musiałbym, bo wiesz, okay, ja się nie przygotowałem, dobra, bo rozumiem, nie to był nasz przedmiot rozmowy, jasne, ale... Nie musimy w to wchodzić, jasne, wtedy to tam jest... byli faceci, to upatrzyli faceta w koloratkach, nie? To nie było okay. Wszyscy chrześcijanie, nie protestanci. Okay. Katolicy. Dobra. Możliwe. Według mojej wiedzy i... Możliwe, nie kłócę się tutaj, tylko tak, kilka kwestii. To, że to jest zabieg socjotechniczny, tak, że połączenie tego z kościołem, który może się gdzieś tam źle kojarzyć, też, ale no nie ukrywajmy, że tak się wyrażę, aktywizm pro-life w Polsce sam z siebie ekstremalnie się podpiera autorytetem Kościoła i obronieniem chrześcijańskich wartości. W sensie, to nie jest w tym momencie, że przeciwnicy aborcji narzucają na ten spór optykę religijną. Przepraszam, to nie jest tak, że zwolennicy aborcji narzucają na ten spór optykę religijną, tylko przeciwnicy aborcji sami tą optykę religijną do tego sporu wpychają. Ja mam takie wrażenie. To nie jest tak, że wiesz co, może się nie zgodzimy tutaj, tak? Ale to nie jest tak, że ten temat został podniesiony na podstawie jakichś takich pozareligijnych, nie wiem, praw człowieka czy czegoś takiego, tylko został raczej mam wrażenie, że został podniesiony właśnie na zasadzie obrony chrześcijańskich wartości, chrześcijańskiego spojrzenia na społeczeństwo przez stronę pro-life. Mam takie wrażenie, ponownie może się zapraszam, żeby się nie zgodzić. I wydaje mi się, że to, co się dzieje po drugiej stronie, to nie jest tak, że oni to, że tak powiem, narzucają. A druga kwestia jest jeszcze taka. Powiedziałeś, żeby sobie o tym demokratycznie społeczeństwo zdecydowało. No to jakby demokratycznie o tym społeczeństwo zdecydowało, no to wiemy, jaki byłby wynik przecież, prawda? No społeczeństwo nie popierało zmian w kompromisie aborcyjnym, prawda? Więc no to nie jest, ciężko nazwać tą decyzję demokratyczną w tym sensie, żeby odpowiadała woli ludu, że tak się wyrażę. To jest, wiesz, czy to jest właściwa rzecz, o czym powinna decydować większość, czy nie, to jest osobny temat, no ale jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście demokratycznie do tego podejść, no to nie tak, tak, nie mogłoby, tak, nie miało, nie powinno, w sensie, nie wynika to z tego, tak? Okej, co do pierwszego, zaprosiłeś mnie, że mogę się nie zgodzić, to tak skorzystam Zapraszam. Z tego zaproszenia. Uważam, że zbieżność postaw prolajferskich z wiarą jest ewidentna korelacja, natomiast ona jest, natomiast pozornym jest pewien nierozerwany związek. Ja nie do końca rzeczywiście w XXI wieku jestem w stanie sobie wyobrazić osobę zupełnie niewierzącą,
która ma mocno wyrobioną opinię pro-life. No bo jest to możliwe, ale dlaczego akurat ktoś, powiedzmy na przykład ateista, tak? Czyli ktoś, kto naprawdę porusza się w świecie materii głównie i nie wierzy do końca aż tak bardzo, że skądś pochodzi, dokąd zmierza, to wszystko ma jakiś głębszy sens, że on by miał być teraz aktywistą pro-life. No to jest korelacja. Ktoś, kto jest wierzący, wierzy, że piąte nie zabijaj. Jemu, poza tym naprawdę tam, no ogólnie, jeśli już wierzyć, że to jest człowiek, no to przerwanie życia ludzkiego na dużą skalę wierzy w to, że może mieć negatywne skutki i dla duszy tego stworzonego człowieka i dla całego społeczeństwa i tak dalej, to jest korelacja. Tak, rzeczywiście, okay. Zwykle osoba pro-life ma krzyżyk i jest z tyłu kościół, co nie znaczy wcale, że ona uważa, że aborcja jest moralnie zła, bo jest z kościoła. Tylko wychodzi na logikę, że człowiek nie wolno zabić, koniec. Więc no jest zmienność. Ja się zgadzam z tym, co mówiłeś, że to niepotrzebnie jest religijna argumentacja, niepotrzebnie na płaszczyznę religijną ta argumentacja jest przeniesiona. Ja się z tym całkowicie zgadzam, ale zauważam, że jest. Po prostu, nie wiem, ty się nie zgadzasz z tym, że jest? Nie masz wrażenia, że no nie wiem, Ordo Iuris, prawda, i te wszystkie generalnie ruchy pro-life występują w podpierają się autorytetem tradycji chrześcijańskiej w realizowaniu tego celu politycznego? Musielibyśmy, bo wiesz, akurat aborcja, czy nie wiedziałem, że będzie aż tak przedmiotem naszej tutaj rozmowy. Ja też nie sądziłem. Musielibyśmy to sprawdzić, wiesz? Ja bym musiał na przykładach, nie? Jeżeli rzeczywiście ktoś mówi, nie, aborcja jest zła, bo ja jestem z kościoła i tylko dlatego tak uważam, no to dokonuje sam jakiegoś rzeczywiście błędu logicznego. No tak, ale aborcja jest... Ale na przykład... Zabijanie jest złe. Okej, ale widzisz, bo na przykład to jest też taka rzecz, no, reakcja episkopatu i hierarchów kościelnych, prawda, na tą zmianę była bardzo pozytywna i była bardzo pozytywna w niektórych aspektach, stricte w kontekście, że w końcu mamy partię, która realizuje postulaty chrześcijańskie w życiu publicznym, prawda, i tak dalej. I to jest, no były takie, prawda, reakcje, prawda, nawet po samym ogłoszeniu tego wyroku w zeszłym roku. Ale ja nie jestem pewien, ja tego nie pamiętam, że postulaty chrześcijańskie... Znaczy, to może było ujęte inaczej, no ale jeżeli wystosowuje tą opinię, prawda, hierarchowie kościelni tą opinię wystosowują, no to myślę, że nie trzeba przesadzać z łączeniem, że wyrażają oni perspektywę katolicką na to, tak? I wiesz, i tu jest... No nie zabijaj. Okej. Nie jestem pewien, czy to było dokładnie tak ujmowane, ale chodzi mi o to, że to wraca, w sensie mówię, bo ta aborcja to jest tylko i wyłącznie przykład, tak? Nie musimy konkretnie tego się absolutnie trzymać, ja też nie sądziłem, że tak to nam to zajmie, ale... Jeśli byśmy chcieli, w sensie katolicka perspektywa na to jest jasna, tak? I wiadomo, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, prawda? Ale próba zrobienia tego tak, jak zostało to zrobione teraz, ostatecznie, nie tylko wcale nie jestem pewien, czy będzie skuteczna w dłuższej perspektywie, jestem trochę sceptyczny, ale może się mylę, natomiast w ogóle, moim zdaniem, jest jednym z tych elementów, która wbrew pozorom w ogóle nie pomaga, a wręcz przeciwnie, w sensie sposób, w jaki to jest robione, wręcz przeszkadza w promowaniu prawdy, jak to ująłeś, katolickich wreszcie społeczeństwa, w momencie, gdy jest to zaprzęgnięte w maszynę socjopolityczną. Bo jest w tym momencie, moim zdaniem przynajmniej, nie? To jest kwestia tego, żeby, no chyba każdy musi sam ocenić, czy maszyna socjotechniczna, może bym powiedział, nie socjopolityczna w tym momencie, jest bardziej, czy strona, powiedzmy, konserwatywna, tylko odpowiada na pewne trendy na świecie, czy, zaraz, jak to ująć? Jeżeli... Wiem, o co chodzi chyba. Chodzi o to, że... Dużo więcej krzyku... Okej, okay. O ile dobrze rozumiem, chodzi o to, że postawa konserwatywna w tym wypadku jest reakcją na pewne szersze trendy w świecie w tym temacie. Wiesz, i to jest taka, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, tak? Że warto to rozważać, że postulujesz, że warto to rozważać jako właśnie reakcję na coś większego, co się dzieje, więc nie należałoby przypisywać temu aż tak dużej sprawczości. Tak, że my tu tylko reagujemy na coś większego, co się dzieje, a nie tyle narzucamy coś szerzej sami. Czy dobrze to zrozumiałem, czy nie?
Tak, wydaje mi się, że można przyjąć, że za mentalność na przykład młodego człowieka dzisiaj, no większy na niego wpływ ma świat, tak? W rozumieniu przynajmniej nauki katolickiej istnieje słowo świat, czyli bardziej niż Kościół, nie? I jeżeli on już jest ustawiony, ten młody człowiek, w pewien sposób, ma zbiór pewnych prawd, wierzy w coś mniej więcej, wnioskuje w pewien sposób i potem, no to tu się dla mnie zaczyna problem, powiedzmy, i nie wiem, czy zgodnie z tym, co mówisz, ja rozumiem tak, że Kościół miałby to wszystko bardzo uwzględniać, że kalkulować każdy swój przekaz, jak zareaguje świat. No ale to najpierw by trzeba było światu troszkę wymazać troszeczkę dużo błędnych rozumowań i wtedy, no nie wiem, czy... Niekoniecznie tak bym to ujął, natomiast wydaje mi się, że to, co teraz mówisz, to jest trochę za bardzo przenoszeniem tej optyki zachodniej na nasz grunt. Ponieważ to jest prawda, że mentalność młodego człowieka jest w dużej... Tu jest właśnie ten dysonans, nie? Ona jest w dużej mierze kształtowana przez zachodnią przestrzeń publiczną, przez zachodnie filmy, przez zachodnie wyobrażenie na społeczeństwo, ale potem ten człowiek wychodzi na ulicę i tam jest Prawo i Sprawiedliwość i Kościół Katolicki w Polsce. Nie? I jest bardzo duże, że tak powiem, jest bardzo duży rozrzut między tymi rzeczami. Natomiast stwierdzanie, że ten, powiedzmy, atak na te prawdy, czy zorganizowanie... Może inaczej. Dostrzegam, wydaje mi się, że bardzo często ludzie, patrząc na to, co się, na to, jak ta optyka jest, wygląda na Zachodzie, z perspektywy konserwatywnej, ludzie patrzą na zachodnie kwestie, że tam faktycznie rzeczywiście treści, wiele prawd katolickich czy chrześcijańskich nie bardzo jest na nie miejsce w przestrzeni publicznej w ogóle, tak? Albo jest bardzo ograniczone, albo, a przynajmniej nie w mediach głównego nurtu czy coś takiego. To nie tak, że żadne, ale jest z tym, można dostrzec z tym problemy, tak? I próbują traktować nasze realia społeczno-polityczne, jakby u nas było tak samo. Tymczasem, no u nas tak nie jest, prawda? No u nas jednak... Jest, no wydaje mi się, że jednak układ nawet stricte polityczny, prawda, i tyle, ile przestrzeni publicznej czy medialnej, w której jest miejsce na wyrażanie tego typu rzeczy, jest u nas wyraźnie inne niż na Zachodzie, choćby przez fakt tego, jak wygląda obecna scena polityczna w Polsce. I wydaje mi się, że gdy katolicyzm wyraża pewne prawdy i próbuje żywo zainteresować nim osoby, prawda, ostatecznie dla dobra tych osób, ponieważ wierzymy, że niesiemy coś, co temu człowiekowi jest potrzebne, tak, wbrew pozorom, to wydaje mi się, że to jest bardzo skutecznie podminowywane faktem, że nawet jeżeli, wiesz, osoba, która to wyraża, może nawet nie być osobiście z tym związana, ale jest to bardzo silnie podminowywane faktem, że obok tego do tych prawd dołączony jest aparat powiązania z polityką i z rozwiązaniami nadzorującymi kształt społeczeństwa i tak dalej, w momencie, gdy tak naprawdę temu polskiemu społeczeństwu, mi się wydaje jednak, że w polskiemu społeczeństwu dopiero trzeba by na nowo sprzedać tę Ewangelię, w cudzysłowie, że tak powiem, a nie traktować ich jako ludzi, którzy w to faktycznie wszystko wierzą, bo ponownie, raczej jest to moim zdaniem przywiązanie tradycjonalistyczne bardziej, tradycyjne, niż faktycznie doświadczenie jakiejkolwiek żywej wiary. I wydaje mi się, że przenoszenie tej optyki zachodniej na nasz grunt, gdzie my musimy koniecznie walczyć, bo jesteśmy pod ciągłym atakiem tego naprawdę nacisku, że faktycznie dusimy się w tej przestrzeni publicznej, ponieważ nie bardzo jest jak wyrażać te prawdy, no uważam, że w Polsce tak po prostu nie jest. I mówię ponownie, chociażby z tego powodu, którego powiedziałem przed chwilą, i obawiam się, że przenoszenie takiej optyki w połączeniu z faktycznymi realiami polskimi działa bardzo kontrproduktywnie dla samego przesłania. Powiedziałeś na początku, że to znaczy może od tej strony. My jesteśmy po prostu kilkadziesiąt lat za Zachodem. Tak? Mhm. To nie jest inny świat, to jest według mnie człowiek, tak jak tam poszły pewne trendy w jakimś kierunku, tak my, czymś coś, co było naszym największym chyba no, przekleństwem, czy też kompleksem, czy też dramatem, komunizm, po prostu nam dał 50 lat, powiedzmy, na to, żeby sobie poobserwować, gdzie poszedł Zachód i ewentualnie zdecydować, czy my też na pewno chcemy iść w tym samym kierunku we wszystkich sprawach. Myślę, że
powiedziałeś, że człowiek wychodzi potem na ulicę, nie? Ja do końca nie jestem pewien, czy w ogóle to czuję, co ty mówisz. Dzisiaj w ogóle jest COVID, ale nawet przed COVID-em wszystko, praktycznie cały światopogląd kształtuje się w internecie. To jest moja opinia, nie? Więc czy ty, jeżeli mamy, widzimy coś, czyli widzimy postawy, no, ktoś coś pisze w internecie, może na przykład z perspektywy katolickiej, to jest troszkę żenujące, to jest troszeczkę właśnie może takie katolicko-jasełkowe, jak ty mówisz. Przepraszam, Szymon, jestem na 90, znaczy w większości przypadków nie masz pojęcia, kto to pisze, nie? Mhm. I teraz kolejny temat, na którym moglibyśmy 2 godziny rozmawiać, to jest dywersja w internecie i działania troli, tak? Jeżeli, okay. I pytanie, czy oczywiście dla wielu odbiorców, może twoich, to może być teoria spiskowa, czy jakieś gadanie, ale no generalnie, jeżeli widzisz w internecie jakąkolwiek postawę, taką czy inną, nie wiesz, czy to pisze po prostu Konwalski, prawdziwy człowiek, tak jak Szymon czy Dawid, i on tak uważa, czy to jest, siedzi osoba, przepraszam, brutalnie powiem, tak, bezrobotny człowiek, bez kręgosłupa, który został zatrudniony po to, żeby założyć 300 kont i pisać na tych 300 kontach, 100 jest prokatolicko żenująca, 100 jest antykatolicka, a 100 innych. Nie, więc sporo młodych ludzi i w ogóle ludzi dzisiaj czerpie informacje o świecie z internetu. I stosunek do Kościoła, w mojej opinii, w olbrzymim stopniu jest dzisiaj wyrobiony przez internet. Nie? Mhm. Młody człowiek myśli, że Kościół coś tam, cokolwiek myśli młody człowiek o Kościele. Nie dlatego, że on jest regularnie w Kościele, nie? Obserwuje te wszystkie zjawiska, zna te zależności, obserwuje, że wikary tak, proboszcz tak, a wierni tak, i on w tym siedzi i ma opinię. Tylko chodzi w net i już wie, nie? Jak jest. Więc nie wiemy, tak, w jakim procencie, więc dla mnie to nie jest tak, że wychodzi na ulicę i coś widzi. Okay. Jeśli widziałeś kiedyś łysego człowieka z napisem Bóg, honor, ojczyzna, na 90% widziałeś go w necie. Nie? I wszyscy jakby dzisiaj wierzymy, że to za oknem jest. Co prawda tego nie widzimy. Idziesz tutaj do spożywczego, tam do kościoła, ty nie widzisz tego wszystkiego, co jesteś przekonany, że w całej Polsce gdzieś jest. No i teraz pytanie, czy to naprawdę wszędzie jest, czy to jest w necie, nie? I kto to robi? Ile milionów kont jest fejkowych i tak dalej. Więc to jest pewna optyka moja na temat tego, czy rzeczywiście w Polsce jest tak zupełnie inaczej niż na Zachodzie. Według mnie do 20 roku życia już dzisiaj mentalność Polaka, młodego, fajnego Polaka, jest bardzo podobna do mentalności osoby na Zachodzie. Czemu miała być inna? No, ma tego samego Instagrama, Facebooka, TikToka, nie daj Boże, i różne inne media, na których to wszystko widzi i wyrabia sobie opinię na temat tego, jak wygląda rzeczywistość. Okay. To chyba tak. Dobra, ja myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, to co powiedziałeś a propos tego kreowaniu obrazu w internecie. W sensie, tu się całkowicie zgadzam, że to jest bardzo często pozornie wygląda nie do końca tak, jak powinno być. I wiesz, i nawet w kwestii, i to też jest oczywiście prawda, że ludzie, którzy są święcie przekonani, że wiedzą, co się dzieje w kościele, bardzo często nie byli w kościele od lat. W sensie, tutaj masz rację, natomiast jeśli chodzi o nie wiem, głupie, czy nienawistne, czy jakieś inne rzeczy pisane z perspektywy katolickiej, tak, to jest prawda, że tego typu treści, komentarze w internecie mogą pochodzić z kontroli i tak dalej. Ja wiem, ja się nie kwestionuję tego, ale jednocześnie dostatecznie dużo tego typu... spotkałem się dostatecznie dużo razy z tego typu, że tak powiem, zjawiskami na żywo, żeby nie wątpić, że one naprawdę istnieją też. Ja nie wiem, jakie to są proporcje i tego absolutnie nie będę tutaj sugerował, że wiem. Mogę wejść słowo, Szymon? Jasne, jasne. Ja też nie wątpię, że takie coś mogłeś widzieć na żywo, tylko teraz szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jeżeli nawet, powiedzmy, że widzisz naprawdę na żywo osobę, która ma napisane Bóg, honor, ojczyzna, jest łysa, a z tyłu ma napisane śmierć wrogom ojczyzny. Powiedzmy. Tak? I pytanie, czy ta osoba ma tego typu zachowania, bo w kościele się tego nauczyła, czy jest po 2 latach obcowania z trollami, które podobnie w internecie się wypowiadają, uderzając w pewne nuty, tam sobie zamieszczą, powiedzmy, godło Polski. I to jest wszystko świadoma dywersja, żeby zrobić właśnie, nagle dużo młodych, progresywnych ludzi uznało, że tu jest bardzo dużo faszystów, strasznie dużo ludzi, którzy tak właśnie myślą, że godło, śmierć wrogom ojczyzny, gdzie naprawdę, no ja chodzę przed COVID-em, no to się poruszałem po całej Polsce, tego prawie nigdzie nie widzę. Natomiast w necie jest tego full. Jeśli takiego człowieka widzisz na żywo,
To tam Kościół go doprowadził, czy... Nie, ale może teraz wydaje mi się, że mieszasz dwie różne rzeczy, ponieważ faszystów w Polsce jest 5, nie? W sensie ja się z tym zgadzam, że tam, wiesz, może parunastu, tak? W sensie, no, wiecie, co mam na myśli. Ale to nie jest to... Ale ja nie o tym mówię, tak? Ja nie mówię tutaj jeszcze... W sensie to, co ja mówiłem, to nie miałem na myśli ludzi z Kościoła, którzy się kierują w stronę jakichś radykalnie narodowych idei, czy czegoś takiego. Tylko nawet rzeczy po prostu... Mówię, wulgarnych i obraźliwych dla wszystkich, co, dla wszystkich ludzi, innych ludzi komentarzy w internecie. Tego typu zjawiska, ponownie, ja nie kwestionuję absolutnie tego, że dywersja w internecie istnieje, tego, że farmy troli istnieją, absolutnie tego nie kwestionuję, natomiast nie łudziłbym się, że ten fakt sprawiałby, że tego typu patologiczne zjawiska również w grupach, w społecznościach katolickich istnieją. To znaczy raczej... Ale to źródłem tej patologii jest Kościół, czy źródłem tej patologii źródłem tej patologii jest nasza, upadła natura i też to, że siedzimy, że mamy wszyscy przesyt internetu. I to też się ja się też z tym zgadzam, że... przebywanie właśnie i w tych bańkach, i oglądanie tych troli z drugiej strony, i swoich własnych troli napędza to wszystko. To się jak najbardziej zgadzam, ale efekt tego jest taki, że ostatecznie ci ludzie faktycznie istnieją. Natomiast w ogóle, wiesz, bo to miała być w ogóle dygresja, bo ty powiedziałeś, że odeszliśmy trochę od tego, powiedziałeś, że u nas jesteśmy po prostu kilkanaście lat za Zachodem, tak? Ale pytanie brzmi, czy chcemy, czy tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt, i że po prostu następują pewne zmiany, i musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy iść w tę stronę, czy w inną. Okej. Po części tak, ale myślisz, że udaje się zatrzymywać te zmiany tym podejściem, które jest obecnie? Czy wręcz odwrotnie? Bo mi się wydaje, jeszcze zanim dodam, że próba połączenia wizji katolickiej, która niesie pewne prawdy i pewne wartości i pewne kierunki patrzenia, ramy patrzenia na świat, wydaje mi się, że połączenie tej wizji z naciskiem politycznym i z odgórnym organizowaniem ram społecznych, tak jak widzimy to w ostatnich kilku latach, przynajmniej, wiesz, nawet jeżeli nie jest to, przynajmniej tak to jest reklamowane, przynajmniej mam wrażenie, wydaje mi się, że łączenie tego działa wprost kontrproduktywnie do tego, jeśli byśmy faktycznie chcieli uzbroić społeczeństwo w jakieś prawdy czy wartości, które nie skierowałyby go na drogę, w której nie chcielibyśmy iść. Ale kto? Bo ja też nie bardzo... wiesz, jest Kościół katolicki. Kościół ma teoretycznie jedno zadanie, głosić Ewangelię. Teoretycznie oczywiście. No. Najlepiej to bym cię poprosił o sprecyzowanie, nie? Nie wiem do końca o jakieś przykłady tego, że Kościół i państwo, nie? Bo okay. To wszędzie słychać, ale o które rzeczy chodzi? Dobra, ale naprawdę nie dostrzegasz pewnego niebezpiecznego skoligacenia partii rządzącej z wizerunkiem chociażby Kościoła katolickiego. Mieliśmy przykład pana Kurskiego odbierającego pierścień w katedrze w Gdańsku. Mieliśmy polityków przemawiających z ambony na Jasnej Górze i tego typu rzeczy. To znaczy... No, są przecież tego typu przykłady i ponownie, ja mówię tu raczej o wykorzystaniu politycznym wizerunku Kościoła katolickiego, na co bardzo nieszczęśliwie się łapią, albo nie wiem, czy świadomie, czy nie, różni hierarchowie i nie tylko, dając się, ja nie wierzę osobiście, że nasza kochana partia rządząca reprezentuje prawdy katolickie w sferze politycznej, raczej jestem sceptyczny wobec tego twierdzenia, natomiast wydaje mi się, że jest całkiem sporo ludzi, którzy kupiło to przesłanie i dostrzegam w tym po prostu pewne, dostrzegam w tym dokładnie to, co mówiłem, czyli bardzo kontrproduktywną rzecz w faktycznym promowaniu chrześcijaństwa i katolicyzmu w Polsce. Ale do kogo to miałoby się odnosić? Komu by to trzeba było, powiedzmy, wezwać do tego, żeby zmienił swoje postępowanie, bo ja nie do końca widzę, gdzie leży ten problem, wiesz, według ciebie. Ja niekoniecznie, w sensie, wiesz, nie musimy wchodzić w wzywanie, że tak powiem, ludzi gdzieś tam na szczycie w hierarchii czy coś takiego, natomiast wydaje mi się, że można pomału każdy w swoim lokalnym, że tak powiem, ogródeczku, jeśli jest się katolikiem i jeżeli się faktycznie chciałoby promować te prawdy i dostrzega się, że w Polsce te prawdy powinny być promowane, ponieważ nazywanie Polski krajem katolickim jest delikatnym, w sensie domaga się pewnego ale, prawda, moim zdaniem ponownie. Jeżeli ktoś chciał, jak będzie, będę zapraszał do krytyki ponownie za chwilę, w sensie jeżeli ktoś chciałby to robić, to bardzo przestrzegam przed łączeniem tego z
nadzieją na realizowanie polityczne pewnych tych idei, co ponownie obawiam się, że można czasem dostrzec w naszym kraju. Znowu podejrzewam, że gdybyśmy teraz, można by rozpocząć, wiesz, poboczny wątek i całą historię Polski po 1989 roku by teraz rozkminiać. No. Ja jestem prawie przekonany, że w momencie, w którym powstał, no teraz jest to troszeczkę na czasie ten temat, był sok z buraka, dalej jest, nie? Jest taka dosyć duża farma troli na Twitterze, może bez nazw. I teraz, jeżeli od kilku lat pewne retoryki się forsuje, potem dużo ludzi, nie wiem, Szymon, przepraszam, czy nawet ty może minimalnie nie padłeś ofiarą tego, nie do końca jest w stanie rozdzielić, co dzieje się naprawdę, a co dzieje się w tej przestrzeni, nie? I teraz, co Kościół ma głosić Chrystusa? To jest jedyne zadanie Kościoła, nie? Są pewne partie polityczne, demokracja dla mnie polega na tym, że naprawdę wybierasz najmniej złą. Tak, gdyby tak się próbować dokopać do tego, czym jest naprawdę demokracja, to wybierasz najmniej złą. Tak? I jeżeli w momencie, w którym uznajesz, że najmniej zła jest już tak zła, że po prostu się nie da, to zakładasz swoją. Okej. To jest demokracja. Nie? Mm-hmm. I według mnie potem istnieje dzisiaj na świecie pewna sytuacja, gdzie od tego, która partia wygra wybory, w Polsce też, zależy wiele rzeczy. Nie? Mm-hmm. Jeżeli masz partię, która raczej unieprawdopodabnia, nie wiem, czy jest takie słowo, powiedzmy, karty LGBT+ w szkołach, gdzie tam można zajrzeć i tam są pewne treści, tak, dla dzieci, co się będzie mówiło, co się będzie nie mówiło, a druga partia uprawdopodabnia, że to będzie, no to na siłę odłączanie tego od wiary katolickiej, że katolik powinien to, a nie to, bardziej chodzi o uprawdopodobnienie pewnych scenariuszy w społeczeństwie, a nie o partię konkretną, nie? Okej, okay, dobra. Więc, dlaczego, już tylko skończę, dlaczego zacząłem od soku z buraka? No bo ja widzę po sobie, że ja coś zacząłem tam w internecie się udzielać, powiedzmy, 2 lata temu i naprawdę wystarczyło, żebym powiedział cokolwiek o swoich preferencjach politycznych, żeby w sekundę rozpoczęły się retoryki o właśnie jakimś uwielbieniu, związkach, co jest, nie wiem, czy to dobra przestrzeń, żeby to dementować, aczkolwiek no, jest po prostu pewną narracją tylko po to, że koniec końców, demokracja dla mnie sprowadza się do tego, że w pewnym momencie w czasie, to nie znaczy, że PiS będzie na przykład PiS, tak? Bo ty już mówisz o PiSie, dobre za 15 lat, tego nie wiem. Dziś z dostępnych partii ja wybieram najmniej złą. Jak już będzie tak zła, że nie da rady, to sobie wybiorę swoją, nie? Jeżeli ona jest dla mnie dobra, to wciąż jest najmniej zła, tak? Czyli okay. To jest dla mnie, koniec końców, do tego sprowadza się demokracja. Nie wiem, czy mi się udało. Ja chyba rozumiem i dla jasności, ja nie mam pretensji do ludzi, którzy, nie wiem, głosują na partię rządzącą z perspektywy takiej, że ona odpowiada im, że ona prezentuje postulaty polityczne, które im odpowiadają. Nie mam pretensji o to do ludzi. Natomiast zalecałbym głęboki sceptycyzm, to co powiedziałem, miałem na myśli, że zalecałbym głęboki sceptycyzm wobec nadziei, że ta partia faktycznie jednym ze swoich punktów, którym się kieruje, to jest dobro katolicyzmu w Polsce, ponieważ myślę, że tak po prostu niekoniecznie jest. Myślę, że tam, gdzie się to spotyka... A wierzysz, że dużo ludzi tak uważa? No, czy to jest też w internecie? Boję się, ja nie znam ludzi, którzy mówią... Może inaczej. Ja nie znam ludzi, którzy wiążą swoje nadzieje kościelne z partią rządzącą, nie? Okej, okay, no to może mamy, wiesz co, na pewno mamy inne bańki trochę, więc to też się tutaj przemiela, ale wiesz, bo powiedziałeś o soku z buraka, tak? To jest w ogóle, ja polecam Twój odcinek na temat soku z buraka, bo jest naprawdę bardzo ciekawy i też możemy go zalinkować. Nie, Twój. A, dziękuję. Twój odcinek o soku z buraka polecam, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. I tak, tam faktem jest, że tam jest masa ordynarnych treści antyreligijnych, bardzo często nie popartych żadnymi faktami, wyssanych nie powiem z czego. I jasne, tylko że no to jest, sok z buraka dobrze wiemy, że jest związany z konkretną opcją polityczną, tak? I to jest element walki politycznej. To nie jest tak, że oni narzucają skojarzenie
Kościoła z obecną partią rządzącą, tylko w świetle tego, że Kościół jest skojarzony z obecną partią rządzącą, to oni wykorzystują to skojarzenie do walki politycznej, co bardzo fajnie siada na młodych ludzi, którzy już mają niekoniecznie pozytywne zdanie o Kościele. I pytasz się, gdzie, czy to nie jest tylko narracja medialna, gdzie są te faktyczne powiązania. No ale okej, no zdaje się, że pan Kurski naprawdę odbierał pierścień w Katedrze Gdańskiej. Zdaje się, że politycy PiSu naprawdę przemawiali z Ambony na Jasnej Górze. Zdaje się, że Episkopat Polski naprawdę wpłynął na to, żeby księdza Isakowicza Zaleskiego nie wpuścić do komisji do spraw pedofilii. No to nie są rzeczy, które wynikają z narracji nakreślonej przez Soxburaka czy inne media nieprzychylne Kościołowi. No tylko no to wszystko chyba rzeczywiście odpowiada rzeczywistości, tak? Więc wydaje mi się, że pomimo iż ja się zgadzam z tym, że do tego jest dokładana narracja, często niekoniecznie oparta w faktach, właśnie pod rozgrywkę polityczną, to strona katolicka bardzo ułatwia, że tak powiem, jeszcze dorabianie tego, ponieważ no, przez te wszystkie rzeczy, które się wydaje mi się, że po prostu dzieją. Powiedziałeś o trzech rzeczach. Od końca w środku było przemawianie polityków z Ambony, na końcu był ksiądz Isakowicz Zaleski, a pierwsza? Był pierścień, który odbierał pan Jacek Kurski w Katedrze Gdańskiej. Tak. No właśnie, bo tutaj powstaje tak, jest Kościół, ja nie wiem, czy dobrze myślę, Kościół katolicki w Polsce jest 40 tysięcy kapłanów, zdaje się, nie? Teraz dopiero od czasów, kiedy powstały właśnie mass media, internet, jakby można tworzyć takie wrażenie, że wszystkie decyzje, które odbywają się w Kościele, są decyzją Kościoła. Jakby to była jakaś taka rozmyta odpowiedzialność. Jeżeli jest jakiś polityk, który przemawia z Ambony, zacznijmy od tego przykładu. Mm-hmm. Oczywiście powstaje pytanie, czy on przemawia w trakcie mszy, czy po mszy. Nie? Mm-hmm. Jedno i drugie oceniam negatywnie, ale absolutnie to są dwie skrajności. Nie? Znaczy inaczej, no co do wagi problemu, to zupełnie inna waga. Więc jeżeli jakiś ksiądz sam z siebie udziela w swojej świątyni, kończy mszę świętą i ma uzgodnione, że jakiś polityk, którego lubi tam czy nie lubi, wyjdzie i zacznie do tych ludzi w ramach jeszcze zgromadzonych, w ramach na przykład jakiejś tam liturgii mówić, no to tylko dzięki mediom my możemy to uchwycić i powiedzieć, patrzcie, co robi Kościół. To robi Kościół, czy to robi ten ksiądz, nie? Czy to jest gdzieś w przepisach prawa jakiegoś kanonicznego, że nie wolno? I teraz każdy może sobie to sam oceniać. Ja uważam, że to jest niewłaściwe na przykład, nie? Mm-hmm. Ale pijany na ustach to znowu u mnie nie... Jest to ksiądz, który tak decyduje. Chyba nie jest to najbardziej fortunna decyzja i nie jest to przestrzeń i nie jest to budynek i... No nie, aczkolwiek to jest pierwsze, tak? Pierścień dla pana Kurskiego. Czy to dał... Kto zdecydował o tym, nie? Nie wiedząc tego, mówimy to Kościół, to odwierszy 2000 Kościół katolicki. No nie wiemy, kto zdecydował w którym momencie, czy zrobił dobrze, czy źle i czy to ma jakieś większe, czy to rzeczywiście ma takie znaczenie, jak próbuje się temu przypisać, nie? I trzecia sprawa to jest Komisja do Spraw Pedofilii. No również osobny odcinek moglibyśmy poświęcić tej dyskusji, nie? Ja na przykład... Okay. Osobny odcinek, tak? Bo teraz nie musimy wchodzić w bardzo niskie szczegóły. Natomiast ty mówisz, że to są konkretni kapłani, tak? Że być może nie powinno się brać, że być może nie powinno się brać tego na, jako reprezentantów Kościoła, jako spójny głos z Kościoła. Tu masz rację. To znaczy przynajmniej odróżniać. Okej, okay, jasne. Gdzie to było? Tu masz rację, że to nie powinno się tego traktować jako spójny głos Kościoła. Całkowicie się z tym zgadzam. Natomiast, po pierwsze, tworzy to taki obraz, czy nam się to podoba, czy nie, i w świetle tego, że tworzy to taki właśnie obraz, katolikom przede wszystkim powinno być z tym... Katolicy przede wszystkim powinni dostrzegać w tym problem, ponieważ tworzy to taki obraz. Ktoś może mówić, że to niepoprawny obraz. Okej, okay, ale tworzy Jestem to taki pewien, obraz. Jestem pewien, czy powinny. No dobrze, moim zdaniem katolikom powinno to przeszkadzać w pierwszej kolejności. Po drugie, Jasna Góra, prawda, i klasztor na Jasnej Górze to nie jest jakiś kościół w Polsce. To jest bardzo konkretny, bardzo symboliczny kościół w Polsce i to nie jest jakiś jeden z wielu księży, tak? Księża, którzy opiekują się tym miejscem,
wszystko, co zrobią, będzie w jakiś sposób podnoszone do przestrzeni publicznej i ciąży na nich przez to, moim zdaniem, większa odpowiedzialność niż na jakimś księdzu w małym kościółku na Podlasiu. Kolejna kwestia z tym pierścieniem, prawda, w Gdańsku, to wręczał ten pierścień arcybiskup Głódź, tak? Ponownie, arcybiskup z ustami, że pan Kurski otworzył oczy wielu Polakom, tak? W nawiązaniu do oczywiście prowadzenia telewizji, ewidentnie prorządowej, prawda? W sensie, to nie są, znaczy ja wiem, że to są technicznie rzecz ujmując pojedyncze kapłani, ale to nie są losowi kapłani, prawda? Tylko są to kapłani, którzy jednak... To znaczy tak, mając na uwadze to, co mówiłem, że to zgadza się, to nie jest spójny głos Kościoła, jednocześnie nie dziwi mnie to, że ludzi, którzy mają być może jakieś ale do Kościoła, niepomiernie to denerwuje i traktują to jako, jako głos Kościoła. Ja wiem, że to nie jest technicznie ten głos Kościoła, ale nie dziwię się, że ludzie tak uważają, jeżeli to się dzieje na Jasnej Górze, albo jeżeli to robi to arcybiskup, prawda? I tego typu rzeczy. Ale Szymon, i dlatego skąd wiesz, że tak uważają? No bo Kościół w Polsce jest oceniany coraz gorzej, prawda? Ale przez kogo? No tak, ale to najpierw, no to też przecież nie dojdziemy do tego, czy najpierw ktoś nie, wiesz, religia katolicka jest bardzo niewygodna, nie? No to prawda. Znaleźć powód, dla którego nie cierpisz Kościoła i czy ty potem wiesz, czy to naprawdę ciebie to wkurza, czy to jest kolejny powód, kolejny bat, kolejne usprawiedliwienie dla ciebie samego, że no patrz, znowu jest hak. Dobrze, no, może inaczej po prostu, może tak. Inaczej, wiesz, bo też tak myślę, powoli będziemy zmierzać, nie? Czy uważasz, że wszystkie te przykłady, które wymieniłem i tego typu zjawiska, które mają miejsce ostatnio w przestrzeni publicznej, pomagają wizerunkowi Kościoła i pomagają w głoszeniu Ewangelii w Polsce, czy raczej przeszkadzają temu? Powiedziałbym krótko tak. Polska jest w jakiejś kondycji, tak? Jest teraz w jakiejś kondycji po tym, od 45 roku do 89, potem od 89 do 2015, ja tak oceniam rzeczywistość. Jest w jakiejś kondycji. W pewnej, jakby w czystym modelu, uważam, że oczywiście te zjawiska są niewłaściwe. Wybór księdza do komisji to jest kompletnie inny wątek niż publiczne przydzielanie pierścieni i przemawianie polityka Zambony, tak? To są dwie różne. Nie jest kompletnie inny wątek, ponieważ był to przykład, w którym episkopat wywarł nacisk na instytucję państwową, żeby tego księdza tam, żeby księdza Isakowicza Zaleskiego tam nie było. Tak, bo kapłan to jednak jest kapłan i jest i no to ja nie wiem do końca, jak to jest regulowane. Natomiast no to nie jest to świecka, nie jest to prywatna osoba, która na własną rękę czy to jest akurat złe ten nacisk? Nie wiem, nie? To jest dla mnie dosyć złożony temat. Myślę, że to wyglądałoby to zupełnie inaczej, gdyby to był nacisk na księdza Isakowicza Zaleskiego, żeby tam nie wchodził, a co inaczej to wygląda, jeżeli to jest nacisk na instytucję, żeby ale ksiądz Isakowicz Zaleski, ksiądz Isakowicz by tego nacisku nie posłuchał, bo on ma pewną misję. On czuje pewną misję i na przykład można by długo dyskutować, czy to... Bardzo śliski temat, bardzo grząski grunt, okay, prawda? Wchodzić. Cała ta pedofilia, więc... Pomijając tę kwestię, to jest tylko przykład. Okej, okay, pomijmy, nie rozstrzygając na razie, według mnie jest to trochę inna kategoria niż polityk, który mówi zbony w kościele, albo nawet właśnie publiczny jakiś pierścień dla prezesa telewizji. Więc w czystym modelu nie, Kościół jest odpowiedzialny za to, żeby kształtować sumienia ludzi w ten sposób, żeby oni sami byli w stanie dokonywać wyborów politycznych. Zdecydowanie, w czystym modelu, nie? W środku zawieruchy, jaką dla mnie jest teraz no, gigantyczna nawałnica antykościelna na całym świecie i taka no, dosyć wojna ideologiczna, no, która jest według mnie, no to czy teraz wspomaganie się czasami takim zabiegiem jak polityk na ambonie, nie umiem tego ocenić, nie? Gdybym ja był proboszczem, to bym nie wpuścił polityka na ambonę, koniec, kropka. Ale i jeszcze odnosząc się do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, że Kościół ma się zawsze, powinien zawsze, jako katolicy powinniśmy zawsze uwzględniać to, jaki obraz coś rysuje. No nie, no nie mamy do końca wpływu na to, jaki obraz, bo przeciwnicy Kościoła, niezależnie co zrobisz, to rysują obraz bardzo negatywny, więc można zwariować, jeżeli będziemy cały czas próbować wszystko tak formułować i tak tańczyć, żeby nie dało się zupełnie do niczego przyczepić, bo zawsze da się do czego przyczepić. Więc oczywiście... To, że w ogóle są mass media i Kościół zaczął mieć coś w rodzaju rzecznika prasowego, że jakiś PR musi wymyślać, że jakiś wspólny wizerunek, to jest wszystko dosyć świeże, no nie ma na to szkoły na razie. I więc nie jestem przekonany, czy Kościół zawsze ma się martwić obrazem, który się rysuje, bo na to wpływu nie ma, przeciwnicy i tak narysują obraz taki, jaki będą chcieli.
I w czystym modelu Kościół ma kształtować sumienia ludzi, głosić prawdę, które kształtują sumienie, i każdy w swoim sumieniu będzie dokonywał wyborów politycznych. To tak bym to ujął. Dobrze. Ale jesteśmy w pewnym określonym momencie w czasie i każde dzisiejsze żywe zjawisko, takie jak na przykład TVP, tak, czy cokolwiek jeszcze, bo teraz będziemy kończyć pewnie z tego, co mówiłeś, czym innym jest omawianie tego w czystym modelu, czym innym jest omawianie tego dziś, tu i teraz w Polsce, w tym miejscu, w czasie i w takiej sytuacji na świecie. Rozumiem, więc ja tak też tak podsumowując, wydaje mi się, że rozumiem to, co mówisz, aczkolwiek nie nazwałbym tych zjawisk, które wymyśliłem, które podałem i tego typu zjawisk nie nazwałbym wspomaganiem się, ponieważ właśnie chodzi mi o to, że moim zdaniem one mają po prostu bardzo negatywny skutek. I masz rację, że nie można się przejmować tym, jaki to wyśle sygnał, jaki to będzie miał da obraz, dopóki, że tak powiem, to wszystko jest, dopóki faktycznie po prostu nie ma się co przejmować tym, jaki obraz wygeneruje prawda, tak? W tym sensie. Natomiast można i moim zdaniem należy zwracać uwagę na to, by nie dawać dodatkowej, niepotrzebnej amunicji ludziom, którzy chcieliby w negatywnym świetle malować chrześcijaństwo czy Kościół, a moim zdaniem w Polsce obecnie bardzo dużo tego typu zjawisk jest, gdzie po prostu niepotrzebnie daje się dodatkowe narzędzia do atakowania Kościoła i do atakowania przez proxy później również tych prawd, właśnie poprzez bardzo silnie kwestionowalne zachowanie części katolików w Polsce i nas do pewnego stopnia na pewno też. Natomiast ja osobiście ze swojej strony potrafiłbym ocenić, czy to pomaga, czy przeszkadza. Raczej wydaje mi się, że jest to, tak jak mówiłem, bardzo silnie kontrproduktywne, ale rozumiem, też nie musimy się tutaj zgadzać i też zapraszam do tego, żeby się widzowie w komentarzach... Tym akurat się raczej zgadzam. Okay. Raczej się z tobą zgadzam, jeżeli teza brzmi tak, że jest wiele, to mocne słowo, że jest sporo gaf. Widzisz, ja bym nie użył słowa gafa, bo słowo gafa jest takie bardzo umniejszające, że to jest jakaś taka drobnostka. No, rozumiem. A jak byś to nazwał? Katastrofa wizerunkowa. No to mocno, no. Są na pewno rysy na wizerunku. Rysa to też troszkę umniejsza, jest mniejsze niż katastrofa, tak? Więc poruszamy się gdzieś między katastrofą a rysą i tak, ja nie bronię wszystkich rzeczy, które... Zdecydowanie mogą być działania, które w efekcie mają kontrproduktywny efekt i też takie miejscami dostrzegam, zdecydowanie tak. Dobrze. Dobra, no to nic, to ja myślę, że tak naprawdę to też jest dobry moment na zakończenie, także Dawidzie, bardzo dziękuję za rozmowę, zapraszam raz jeszcze wszystkich do wyrażenia opinii, co myślicie o tym, co tutaj padło. Jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością takich perspektyw, jakie tu przedstawiłeś, to oczywiście linki do twojego kanału i do wspomnianego materiału o soku z buraka będą w opisie i w przyklejonym komentarzu, także też zapraszam. I z mojej strony raz jeszcze dziękuję w takim razie. Dobrze mi się z tobą rozmawiało, Szymon, dziękuję. Bardzo również, bardzo mi miło też i wzajemnie, i do usłyszenia. Hej. Hej. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym razem z Dawidem rozmawiamy więcej na temat zagrożeń płynących ze zbyt radykalnego tradycjonalizmu i ze zbyt sztywnego trzymania się tradycji, to zapraszam na specjalną grupę Wyłącznie dla Patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można znaleźć również streamy Wyłącznie dla Patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.